witam bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami, jak widzicie, nowa seria Dirt 5, czyli jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów tutaj w tym roku, jeżeli chodzi o wyścigówki od Codemastersów. Także zobaczymy oczywiście, jak to wszystko wygląda. Na początek, słuchajcie, ustawienia troszeczkę audio zmniejszymy, jeżeli chodzi o music. Naprawdę są tracki, są ekstra. Jeżeli byliście miłośnikami poprzednich wersji Dirtów, to oczywiście również i tutaj każdy znajdzie naprawdę bardzo odpowiedni tytuł muzyczny dla siebie. Dobrze, trochę zmniejszymy jeszcze efekty. Okej. No dobra, mogą efekty specjalne zostać. Welcome back, Buzz. Alright, kid. Nie, no tu jest w porządku. Dobra, tu zostawimy, no i ogólnie master na 100%. Dobra, tutaj jest ok. No dobra, słuchajcie, zanim przejdziemy dalej. Tak jak widzicie, w Dirt 5 mamy do dyspozycji karierę. Możemy oczywiście pościgać się poprzez multiplayera, czyli na online, arcade, standard, playgrounds, oczywiście nasz garaż, czyli co to się tam dzieje, no i profil, i od tego sobie tutaj dzisiaj zaczniemy. Naprawdę, słuchajcie, jak widzicie, grafika, no cóż, słuchajcie, jakby po prostu ten samochód stał przed nami na live'ie. No i dobrze, teraz player card, zobaczmy, co tutaj możemy na razie, dopóki nie odblokujemy sobie tak naprawdę w większości. Tak jak widzicie, za każde pieniążki można to odblokować. Oczywiście tych pieniędzy trochę trzeba zdobyć. Nie ukrywam, słuchajcie, no musiałem troszeczkę wczoraj porobić testów. Przede wszystkim jeżeli chodzi o sterowanie. Dlaczego? Dlatego, że Thrustmasters mimo naprawdę najnowszych aktualizacji mało kompatybilna na razie kierownica, o dziwo, jeżeli chodzi o kwestie tutaj dotyczące prowadzenia. Natomiast udało się jakoś z tym powalczyć i już wszystko jest poustawiane tak jak trzeba. No i od tego zaczniemy. Także tutaj, jak widzicie, oczywiście możemy sobie naprawdę tutaj jeszcze troszeczkę pozmieniać. Nickname, czyli wybór, oczywiście też ma znaczenie. Naprawdę wybór jest tutaj olbrzymi. Olbrzymi, słuchajcie, co tak naprawdę chcemy mieć na tym samochodzie. No i stickery i efekty. Wszystko oczywiście do kupienia, także wszystko w swoim czasie. Najważniejsza sprawa, czyli oczywiście nasza nacja, możemy tutaj wybrać nasz kraj, czyli Poland. No i jak wiecie, Dark Owen, no z 13, oczywiście musi być na tapecie, musi być na drzwiach. Tak to wygląda. No i oczywiście ustawienia, gameplay, tak jak widzicie, warto sobie tutaj wszystko poustawiać tak jak trzeba. Driving aids, i tutaj mamy oczywiście, no w moim przypadku, ustawienia twarde, zaawansowane, oczywiście autobreaka radzę nie włączać, jeżeli naprawdę chcecie się pościgać i mieć naprawdę bardzo fajną symulację, czy na kierownicy, czy na tutaj wszystkich sterownikach, biegach i tak dalej. No i oczywiście HUD option, czyli to co widzimy, możemy sobie tutaj dopasować. Ja od razu zmieniłem z mili na kilometry, bo oczywiście no, przyzwyczajone oko do tych kilometrów, więc na pewno łatwiej się jeździ na kilometrach. Oczywiście możemy sobie to wszystko powyłączać, jeżeli chcemy naprawdę mieć czysty ekran bez żadnych informacji podczas jazdy, no to oczywiście możemy sobie to wszystko powyłączać. No i oczywiście video option, no u mnie zdecydowanie, słuchajcie, na automatic. Dlaczego? Dlatego, że udaje się to naprawdę dopasować. Jeżeli chcecie oczywiście się pobawić, warto tutaj zmienić sobie na ustawienia wyższe. Pytanie, czy ustawienia najwyższe? No słuchajcie, to zależy od was, to zależy od waszych maszyn. Naprawdę uważam, że i tak na poziomie automatycznym naprawdę już jest wiele frajd. Widzicie, że jest tu wiele elementów świetlnych, kolorowych,
I to wszystko oczywiście wymaga naprawdę specyfiki kompa na bardzo wysokim poziomie. No i cóż, oczywiście wszystko to tutaj możemy zmienić. Audio to mieliśmy na początku, naprawdę z uwagi na nagrywanie troszeczkę te wszystkie efekty ściszyłem, żebyście mogli mnie po prostu lepiej słyszeć. No i oczywiście opcja benchmark, czyli jeżeli chcecie sprawdzić wszystkie ustawienia, które tutaj wprowadziliście, możecie sobie puścić takie okrążenie, które sprawdza wam grafikę, oczywiście szybkość klatek na sekundę, wszystkie efekty, które są powłączane, więc oczywiście mamy taką możliwość. No i słuchajcie, oczywiście garaż. Na razie, tak jak widzicie, troszeczkę było tam prób, naprawdę bardzo fajne samochody. Zobaczcie na tą Lancię tutaj w tym wykonaniu. No i oczywiście będziemy się starać tutaj za nasze credit points zdobywać i jeszcze raz zdobywać kolejne trasy, kolejne auta. No i oczywiście troszeczkę się pościgamy. Zanim oczywiście zaczniemy serię kariera w Dirt 5, no to słuchajcie, warto by było tutaj zaprezentować wszystko, co mamy. Co jeszcze? Słuchajcie, bardzo ważna informacja. Oczywiście w Dirt 5 mamy możliwość, słuchajcie, tak naprawdę zbudowania własnej trasy, którą oczywiście później będziemy mogli bez problemu na online udostępnić innym graczom praktycznie z całego świata. Więc zawsze polecam, naprawdę, jeżeli chcecie, oczywiście twórzcie mapki, wrzucajcie w komentarzach, wrzucajcie linki. No i oczywiście wiadomo, wyścigi trwają, czyli kto najlepszy czas na takiej trasie zdobędzie. Oczywiście naprawdę tu jest masa, jeszcze raz masa, słuchajcie, rzeczy, które możemy sobie wybrać, które możemy sobie ułożyć i które możemy sobie tutaj przetestować, jeżeli chodzi o nasze samochody. No i oczywiście online, zobaczmy, no na razie tutaj pusto, jeżeli chodzi o serwery, ale jak wiecie, z biegiem czasu oczywiście będzie się to zmieniać. Twórzmy też serwery, także oczywiście jeżeli taki serwer utworzycie, piszcie w komentarzach, żebyśmy mogli po prostu na tych serwerach się od czasu do czasu pościgać. No i oczywiście arcade, które za chwileczkę specjalnie dla was przetestujemy. No dobrze, zaczniemy sobie najpierw może od time triala. Tak jak widzicie, mamy tutaj do dyspozycji lokacje, naprawdę wiele fajnych lokacji, w każdej kryją się jakieś naprawdę bardzo, bardzo ciekawe trasy. Jest wybór, naprawdę jest gdzie się ścigać, więc oczywiście do tego mocno zachęcam. Wybierzemy sobie na początek lokację Brazylia. Oczywiście tutaj wybór wszystkich rodzajów samochodów. No i cóż, co tu wybrać na początek? A niech będzie Classic Rally. Zobaczymy pogoda. No tutaj jak widzicie, możemy sobie wybrać deszcz, śnieg. No i czystą pogodę. Zobaczmy, słuchajcie, na razie w tej czystej, jak to będzie wyglądało. No i oczywiście wybór pory dnia, który też ma oczywiście znaczenie. Później sobie wybierzemy oczywiście tą nocną wersję. No i tak jak widać, mamy tutaj jeszcze opcję global. Możecie sobie podejrzeć swoje wyniki, jak to w ogóle wygląda. Też ciekawa opcja. Tak jak widzicie, wymęczyłem Fiatem 131 Abarth Rally wczoraj, 8 czas. No i będziemy się starać oczywiście ten czas tutaj troszeczkę poprawić. No i słuchajcie, nie ma co przedłużać, zobaczmy w ogóle jak to śmiga. No, mamy naszą Lancię, słuchajcie, do wyboru, zobaczmy jak to będzie wyglądało. Oczywiście możemy sobie nasz samochód, tak jak widzicie tutaj, dowolnie skreatywować, czyli naprawdę wybrać wiele opcji, które na tym samochodzie mogą być, które z tym samochodem mogą być związane. Na razie przetestujemy formę normalną, naturalną auta, które oczywiście będziemy wybierać tutaj. No i słuchajcie, tak wygląda trasa, naprawdę odwzorowanie
jak najbardziej stuprocentowe. Nie ma tutaj dwóch zdań. Jak widzicie, słuchajcie, mnóstwo kolorów w porównaniu do poprzedniej wersji Dirta, czyli tak jak widzicie, naprawdę postawiono tutaj priorytet, czyli ma się bardzo dużo dziać na ekranie, jak najwięcej rzeczy. Dobra, przygotujmy się w takim razie do startu. I zaczynamy, słuchajcie, pierwszy wyścig. Zobaczymy, jak to tak naprawdę wygląda. Tak jak widzicie, naprawdę trasa w miarę odwzorowana. Nie ma się co tutaj do czego przyczepić. Troszeczkę z tą jazdą właśnie, jeżeli chodzi o ustawienia pedału gazu przede wszystkim, zresztą to jest specyficzny samochód, naprawdę trzeba się do tego trochę przyzwyczaić, zanim to zacznie przynosić efekty. Naprawdę szczególnie bardzo wrażliwa ta lancia jest na dodanie gazu. No dalej jest głośna naprawdę tutaj. No i to, słuchajcie, widzieliście, mam nadzieję, że przejazd tutaj, jeżeli chodzi o wodne pułapki, naprawdę, słuchajcie, zobaczcie na tą wodę. Krystalicznie dopracowany element. Dobra, no i to jest ten gaz tutaj. No mamy oczywiście najlepszy czas tutaj pokazany. No oczywiście ciężko na razie się mierzyć tutaj, bo naprawdę trochę, słuchajcie, czasu zajmuje przyzwyczajenie się przede wszystkim do modelu jazdy, który oczywiście, jak wiadomo, jest bardzo zbliżony do modelu jazdy z Dirta trójki. No ale wiadomo, że do wszystkiego się trzeba przyzwyczaić. Brakuje mi, słuchajcie, troszeczkę tych ustawień takich bardziej dopracowujących kierownicę, czyli ta akceleracja na określonym poziomie procentowym. Mamy wtedy większe szanse troszeczkę mocniej dopasować to po prostu do, że tak powiem, naszej tężyzny fizycznej, do tego, jak na te pedały naciskamy, z jaką siłą. I to oczywiście wszystko ma przełożenie, ale to też dobrze. To też dobrze, słuchajcie, że bez problemu możemy sobie tak naprawdę majstrować tutaj przy dodawaniu gazu. I oczywiście walczymy z takim przeczuciem, które powoduje, że bardziej wyczuwamy te poślizgi. To też ma wpływ oczywiście na naszą jazdę. No czasami niestety ciężko się wyrobić tym samochodem, naprawdę z od razu, słuchajcie, blokuje mi kierownicę na sztywno i po prostu ciężko wychodzi się z zakrętu. Dobra, no i zobaczmy, jak to wygląda. No normalnie aż kierownica zwariowała. No i cóż, słuchajcie, na razie ósmy rezultat, naprawdę no daleko, słuchajcie, jeszcze sporo. Nam tutaj, co prawda, tam jest inny samochód, to jest Lancia Stratos. Natomiast no tutaj 19 sekund do poprawy, jest co robić. Dobra, mieliście okazję, zaprezentowałem, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą dnia. No i słuchajcie, zobaczmy w takim razie, jak to wszystko będzie wyglądało w nocy. Ustawmy sobie nockę. Okej, dobra. Naprawdę, słuchajcie, no posłuchajcie. Po prostu, no w takim trybie to praktycznie biegi same wchodzą. Naprawdę każdy tutaj znajdzie swojego soundtracka ulubionego. No i zacznijmy, zobaczmy, zmieńmy sobie troszeczkę kwestię dotyczącą samochodów na Super Light, czemu nie? I zaczynamy, naprawdę zobaczcie na to, hardcore. Dobra, wybrane, w ogóle ciekawy jestem, jak tym się porusza. Słuchajcie, jeszcze będziemy jechać w nocy, więc tym bardziej naprawdę ciekawa tutaj przygoda. Dobra, nie ma jak Chiny.
Dobra, i tak jak widzicie, zobaczcie na to, ile tu jest świateł, po prostu wszystkie, każdy szczegół naprawdę ma swoje miejsce i ma swoje znaczenie. Dobra, słuchajcie, jeszcze takim cudeńkiem nie jechałem. Uhu. No, ten to jest dopiero wrażliwy na gaz. Nie no, słuchajcie, prędkość 130. No naprawdę ciekawa maszyna. Ciężka, ciężka w prowadzeniu. No ale coś tutaj jesteśmy w stanie zrobić, no zobaczymy. Ależ tych poślizgów, ależ tych poślizgów. My tu suniemy praktycznie, a nie jedziemy w tym momencie. No ale zwracajcie, zwracajcie uwagę na te efekty. Naprawdę, słuchajcie, pioruny, zobaczcie. Wszystkie żwirki, nie żwirki, to wszystkie drobiazgi po jakimś czasie lądują nam na szybie. Mamy pułapkę wodną. Naprawdę przyzwoicie, przyzwoicie, słuchajcie. To trzeba przyznać, no Codemastersom, że jak trzeba coś zrobić, jeżeli chodzi o wyścigówki, to są po prostu w tej dziedzinie mistrzami. No tutaj niestety małe problemy, słuchajcie, w tym samochodzie. Naprawdę symulacja Trustmastersa tutaj daje ostro we znaki. Naprawdę bardzo ciężko jest walczyć po prostu z siłownikiem naszej kierownicy i właśnie dzieją się później takie historie jak ta przed momentem. No naprawdę, słuchajcie, trzeba trochę czasu poświęcić na opanowanie przede wszystkim mocy tych samochodów, które tutaj w dircie piątce prowadzimy. Bo naprawdę, no zobaczcie na to, co tu się dzieje. Praktycznie nie dodaję gazu, a i tak poślizg za poślizgiem. No tutaj mamy chyba gorszy dużo rezultat. Jakaś pętla. No pełnym poślizgiem teraz. Dobra, zobaczmy, no trzeba tutaj się trochę postarać jednak patrzeć na te czasy. No na razie strata jest sromotna. No na koniec prawie się udało, prawie się udało. No może ten ostatni, może ten ostatni, słuchajcie, zróbmy sobie tutaj jakąś frajdę z tego. Dobra, delikatnie. Naprawdę, słuchajcie, musnięcie gazu. Musnięcie gazu po prostu. Zresztą widzicie akcelerator na dole. Także widać po prostu, jak to wygląda. Praktycznie na zakręcie bez gazu. No coś tam się udało poprawić. Także mówię, to jest kwestia, słuchajcie, opanowania tak naprawdę mocy tych samochodów. Każdy rodzaj rally tutaj to jest inna moc, oczywiście i silnika, no i oczywiście zachowania samego pojazdu, to też ma tutaj naprawdę duże znaczenie. Coś tam się udało poprawić, ale bez szału. No, 8 sekund, słuchajcie, 8 sekund. No jakoś to idzie, jakoś to idzie. Zaczynam, słuchajcie, czuć tą maszynę. Już mniej przygód takich bocznych, wywaleń tutaj na zewnętrzne. Także to jest wszystko do opanowania. Zobaczcie, znowu 4 sekundy prawie. Także udaje się coś tam jeszcze poszarpać z tego czasu. No już tutaj oczywiście jak zaczniemy karierę, to nie będzie miejsca na jakieś pomyłki, na jakieś kwestie, które oczywiście nam nie wychodzą, bo będziemy pracować na siebie, na swoje konto. No i zobaczcie, ponad 4 sekundy. Na razie udaje się coś tutaj wywalczyć. Dobra, i na koniec 4 sekundy. No teraz będzie chyba ciężej, naprawdę tam w miarę fajnie nam się pojechało.
oczywiście muzyczka w tle, jak widać. Słuchajcie, tutaj na tych wyścigach ludzie mają się po prostu dobrze bawić. To jest dla nich najważniejsze, po to oni tutaj przychodzą. Naprawdę ciekawe tory zrobione. Wow, ale strata już 2 sekundy, także jak widzicie, nie zawsze się udaje. Trochę tam na początku mieliśmy tych problemów. Ale ślizgiem, no ślizgiem po prostu nie da się praktycznie użyć tego gazu. Chyba jeszcze nawet nie było sytuacji, że było 100% na akceleratorze, więc naprawdę no już prawie 3 sekundy straty do tego poprzedniego okrążenia. Słabiutko, słabiutko, słabiutko. Spróbujmy to poprawić. Dobra, ten zakręt, tak, to jest ten zakręt, który nam tutaj troszeczkę rujnuje zasady. Dobra, w miarę się wyszło. Ale szerokie. I znowu, zobaczcie, prawie 2 sekundy niestety. Także w tym ostatnim okrążeniu, gdzie był ten naprawdę rekord, to faktycznie tam chyba wszystko zagrało. Teraz trochę inaczej to wygląda. Ajajaj, w ostatniej chwili. No i nie udaje się, słuchajcie, poprawiać. No i tu już chciałem na ostro. Czy to się uda? No tak średnio. No tu naprawdę już dodanie gazu, to idziemy bokiem. No nie da się, słuchajcie, tego szybciej przejechać. No prawie, prawie, prawie jesteśmy blisko tego rekordu. Naprawdę, dodanie gazu i zobaczcie, od razu nas wywala tutaj na zewnątrz. No, szeroko, szeroko ten zakręt. No, blisko, blisko, gdzieś w okolicach 1 sekundy różnicy. Dobra, spróbujmy teraz wejść trochę lepiej od początku. Dobra, cały czas idziemy do przodu. No, wydaje mi się, że było w miarę. Trochę tutaj błędów na końcu, przy wyjściu z tego zakrętu. No nie, dalej jest blisko sekundy. Także rekordowy był ten przejazd. Ciężko to teraz poprawić. I tu już błędy, błędy, błędy. To 4 sekundy. To jest dużo. Ależ teraz przyblokowało tą kierownicę. No. Wyprowadzenie, słuchajcie, też nie jest wcale takie proste. Normalnie straciliśmy kontrolę. Dobra. Presentation jest. Dobra, wyjdziemy na razie, słuchajcie. Dobra, także tak jak widzicie, naprawdę, słuchajcie, możliwości tutaj jest multum. Multum, jeszcze raz multum. Oczywiście będziemy sprawdzać, słuchajcie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o karierę. Także już teraz, już dzisiaj zapraszam Was na serię dotyczącą kariery, jeżeli chodzi o Dirt 5. Oczywiście piszcie w komentarzach, czy Wam się podoba Dirt 5, czy warto
naprawdę zainteresować się. Ja potwierdzam, że warto, jak każdym tytułem od Codemastersów. Oczywiście wszyscy czekaliśmy, przesunięta premiera i naprawdę warto było czekać, słuchajcie, grafika, dopasowanie elementów, szczegółów jest naprawdę na mega, mega poziomie. Także dziękuję Wam bardzo za udział w dzisiejszym odcineczku, w tym jakże krótkim poradniku, jeżeli chodzi o Dirt 5, żebyście zobaczyli, z czym mamy do czynienia, jak to wygląda, jak mniej więcej zachowują się pojazdy. No a oczywiście zapraszam Was do udziału w serii dotyczącej kariery. Tam będziemy mieli możliwość sprawdzenia tej najważniejszej dla nas, fabuły, czyli kariery, jeżeli chodzi o Dirt 5. No dobrze, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za udział w dzisiejszym odcinku. Oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej! Gdzie wyjechać nie mogę.